kongres nie przywalił. Ole ten petardo! Silverek! Favorite song. Turn it up, windows down, we sing along. The summer. Cześć, witam wszystkich na kanale Adam's Fishing TV. Dzisiaj z Sebastianem wyruszamy kolejny raz na ryby. Za dużą sztuką dzisiaj. Albo grubo, albo wcale, więc myślę, że będzie grubo. Oglądajcie, a się przekonacie. So alive and tonight I'm thinking that I don't wanna go. Wanna go. No jak widzicie za mną, próbujemy namierzyć pierwszą miejscówkę. Sebastian mówi, trzeba rozłożyć daszek, żeby słońce w kamerę nie świeciło, bo będą fajne ryby, szkoda by stracić jakieś fajne ujęcie. Proszę bardzo, cyk, daszek jest, miejscówka jest namierzana. Każdy ptaszek lubi daszek, tak? Czym większy daszek, tym mniejszy ptaszek. Ja to nie powiedziałem. Tak słyszałem, słuchaj. W każdym razie dzisiaj nie o ptakach, a o rybach, więc trzeba znaleźć pierwsze miejsce, spróbować coś wyskupać z tego pierwszego miejsca. Ciśnienie dzisiaj na wodzie jest ogromne, mnóstwo łódek, ale i pogoda dopisała, więc trzeba skorzystać jak najbardziej. Teraz tylko chwila, moment, znalezienie tej ryby, bo wiecie, to nie jest tak, że się jedzie na ryby, puszczamy łódkę na wodę, pach, zarzucamy wędki i jest. Po to są te fishfindery, żeby popływać, poświęcić trochę czasu, tą rybę zlokalizować i wtedy zachęcić ją do brań. Więc to chcemy zrobić. Nie zawsze ryba chce współpracować, ale przynajmniej wiadomo, że ryba jest w tym miejscu, więc wtedy jest łatwiej dobierać przynętę, bo wiemy, że serwujemy ją rybie, a nie tak rzucamy sobie na pusto do wody. Więc chwila, moment, dajcie nam i za chwilę wracamy. Zobaczcie, Seba jak się weźmie za krapi, to klękajcie narody. Ale ten ma kurwa raka, krapi jakiegoś. Albo coś go piznęło, tak, przepraszam. No, jakoś narość ma. No i widzisz, ten przynajmniej ma pewność, że nie zostanie zjedzony. No prawdopodobnie nie będzie odważny. Początek jest, to teraz tylko duże sandacze, poproszę. Kongres nie przywalił. Ole ten petardo! Silverek! Silver bass! Sorry, taki się na pewno się jest ten, z kasztani nam na łódce. Na gumkę. Żółta gumka, biała główka. Najważniejsze, że coś się dzieje, nie? No i niestety, jak na razie, zostaje nam trollowanie, ponieważ byliśmy bardzo dużej ilości miejsc, rybę namierzyliśmy za każdym razem, natomiast jak widzieliście, Sebastian tylko jedno krapi złowił, jednego shipheada i nic więcej, więc postanowiliśmy troszeczkę popływać, potrolować. Jak przeczekamy ten czas, to może jeszcze odżigujemy, spróbujemy w inny sposób złowić rybę. Jest sum. Profesor? Jest to z wąsem. Można podobrać.
coś podbiera? Nie. Na taką rapalę. W jaki sposób obraliśmy dzisiaj na trollowanie? Wzięliśmy woblery, wędki są w uchwytach i tak na oko powiem wam, że wyrzut gdzieś za łódkę około jakieś 30 stóp, czyli to by było 10 metrów. No i wędka w uchwyt, płyniemy pod wiatr, żeby zwolnić prędkość. Płyniemy z prędkością teraz 1,5 do 1,8 mili na godzinę. No jak widzicie, na razie dwie ryby, też żadna rewelacja. Więc najwidoczniej dzisiaj jest ten dzień, co ryba się uparła, że nie będzie gryzła, nie będzie współpracować. Ale nawet tak sobie spędzić razem czas na wodzie, na łódce, popływać, poszukać tej ryby, jakieś emocje zawsze są, na pewno warto. Lepsze niż siedzenie w domu. Seba mówi, że to będzie sandacz. A jak nie jest tak? Trzęsiłbym? Zobacz, jak. Ty! O, ja cię! Popatrzcie. Ale sandacz. Brawo ty. Wiecie. Przytrzymamy się trochę. Powiem wam tak. Tutaj nagrywałem Sebastiana. Dlaczego taka ryba cieszy? Ponieważ u nas tutaj, gdzie my łowimy, nie ma dużych takich ryb jak w Polsce. Jak ostatnio widziałem na jednym kanale wędkarskim złowiona 90 cm ryba. Tutaj takich ryb u nas nie ma, więc takie ryby to są już naprawdę duże i naprawdę cieszące. Bardzo ładna. Trzeba zmierzyć. Bardzo ładna ryba. Że ta rybka dzisiaj pojedzie z nami. Okej. Sebastian, jak jechaliśmy, powiedział, że ma ochotę dzisiaj zjeść świeżą rybę na kolację. Ta ryba jest legalna, więc mówi, że tą jedną sobie zostawi. Jak najbardziej, jak ktoś ma ochotę, dlaczego nie, tylko wszystko dla ludzi i wszystko z umiarem. No i muszę wam powiedzieć, że tak, bujamy się sobie od jednego brzegu do drugiego brzegu w poszukiwaniu tych ryb. Nie jest to może bardzo porywające, natomiast efektywne, ponieważ w taki sposób możemy więcej wody sprawdzić, a ryba jest mało aktywna, to nic innego nam nie pozostało, jeżeli cokolwiek chcemy złowić, żeby popróbować, no, potrolować i przeczekać ten czas, który ryba nie chce gryźć. Parę przynęt już straciliśmy, to wiadomo, gdzieś tam zaczep i chyba ze dwa razy tylko udało się nam uwolnić przynętę. A z pięć zostało już? Z pięć przynęt zostało, Sebastian potwierdził, więc nie jest to tak fajne, jak się urywa, no ale jak się jedzie na ryby, to chociaż cokolwiek złowić w jakikolwiek sposób. Jest ryzyko, jest zabawa, to co jest. Nikt nie mówił, że będzie tanio, nie? Olej był. Szkoda, nie zdążyłem nagrać. No ale to mamy. Tak, no. No i my będziemy kończyli na dzisiaj. Nie zawsze są ryby w dużej ilości. Dzisiaj parę było. No, dupy nie urywało, nie? Dzisiaj poszliśmy na jakość. Tak, dzisiaj była jakość, nie ilość. Co urywało, to przynęty. Straciliśmy naprawdę sporo przynęt, ale jak Sebastian wcześniej powiedział, jest ryzyko, jest zabawa.
spędziliśmy naprawdę fajnie czas. Szkoda tylko, że plany nasze nie udało się zrealizować, bo plan był na grubą rybę, na dużo więcej takich, jaką widzieliście, czyli tych 19 i ponad. Wiecie, ta woda naprawdę ma potencjał na duże ryby, apetyt rośnie w miarę jedzenia. Nic straconego, jeszcze na pewno się wybierzemy na te jezioro i spróbujemy połowić tak, żebyśmy my byli zadowoleni i żebyście wy byli zadowoleni, oglądając film z dużą ilością dużych ryb. A na zachętę dajcie łapkę do góry, napiszcie komentarz, róbcie subskrypcję i oglądajcie kanał Adam's Fishing TV. Do zobaczenia następnym razem. Cześć ode mnie. Cześć. Trzymajcie się. 2 a.m. in the car playing our favorite song. Turn it up, windows down, we sing along. The summer night has just begun. The moon is bright, let's have some fun. Oh, this is everything.